Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na jedno odcinkowca na moim kanale. Jest to Zagrajmy w Kangurek KO 2022 demo. Jest to demo, które jest teraz dostępne na Steamie, nie wiem czy jest czasem dostępne na Epic Games, ale na pewno jest na Steamie, chyba na PS4, Xboxie i chyba na Switchu, z tego co dobrze pamiętam, albo tylko i wyłącznie na Steama. Mogę się oczywiście pomylić, dlatego jeżeli ktoś wie więcej na ten temat, gdzie jest to demo dostępne, to oczywiście możecie mnie poprawić. Kochani, jestem oto ja, w końcu jakiś materiał, który jest w miarę na bieżąco nagrywany, a nie tak jak to z zapasu, ponieważ na przykład teraz seria Sonica Advance 1 i 2 jest z końcówki stycznia, początku lutego, plus jeszcze na przykład Medal of Honor było nagrywane w połowę stycznia i z chyba 4 lutego skończyłem nagrywać Medal of Honor, tak samo jak i zacząłem 9 stycznia nagrywać Raymana 2 i skończyłem bodajże 12 stycznia nagrywać Raymana 2, tak więc obecnie to co widzicie, że codziennie są filmiki o 15, to są filmiki nagrywane z zapasu, a to jest film, który nagrywam w tym momencie, który jest taki trochę w czasie rzeczywistym, ponieważ on jeszcze dzisiaj wleci, czyli 25 lutego. Nagrywam to o godzinie 15:53. I jak widzicie, jesteśmy właśnie sobie w menu głównym Kangur KO 2022. Przez chwilę chciałem powiedzieć runda druga, nie wiem dlaczego. Tak właśnie oto się prezentuje title screen Kangur KO 2022. No to jest ten sam title screen, który mogliśmy zobaczyć w... jak wpisaliście sobie na przykład KO The Kangaroo 2022 Background, albo nie wiem, Kangurek KO Galeria tam, czy no cokolwiek, jakiekolwiek zdjęcia. Tak więc 2 minuty sobie siedzimy na menu. Menu oczywiście, jak to niejednokrotnie mówiłem, bardzo ładnie jest zrobione. No i tutaj mamy kontrolki. Wsadem się ogólnie poruszamy, spacją skaczemy, lewym przyciskiem myszy atakujemy, Q się turlamy. Możemy tutaj poprzedni ładunek rękawic, następny ładunek rękawic, celowanie, rzut i ekwipunek. Elegancko. Dobra, jedziemy z koksem. Nie ma to tamto. Zaczynamy sobie gierkę. Jestem ciekaw, jak mi ta gra będzie chodzić. Z góry przepraszam za jakieś ścinki. Nikt nie widział? Miałem szczęście. Nie chciałbym, żeby to trafiło na Kangutuba. Kangutuba. Ja tu widzę, że ładne tutaj nawiązania i ładne tutaj parodyjki, kurde, YouTube'a. Tyle, że Kangutuba. No kurczę, powiem wam szczerze, że gierka wygląda przepięknie, no. Ja cię sunę, znaczy okej, no w moim przypadku może to nie wygląda jakoś super rewelacyjnie, bo coś wam w ogóle pokażę. Page downem w ogóle możemy, gdzie tu jest page down? O, tu jest page down. Ja mam między innymi takie kontrolki ustawione. W sensie kontrolki, może nie kontrolki, tylko bardziej ustawienia graficzne i tak dalej. A to jest tylko i wyłącznie dlatego, że moja maszyna nie jest jakoś super zajebista i tak dalej. I praktycznie, żeby nagrać to z peceta, to musiałem to na najniższe ustawienia, jakie są możliwe w ogóle ustawić. Tak więc no, mam nadzieję, że wam nie będzie jakby ten obraz aż tak przeszkadzał. Mogłem oczywiście to zrobić z wersji PS4-kowej, ale tego nie zrobiłem i w ogóle jesteśmy w czymś a la Bobrowy Las, no bo trochę to lokacja podobna do Bobrowego Lasu, nie będę tego ukrywał. Naszym bohaterem oczywiście się bardzo fajnie skacze, w ogóle kurde, sam w sobie początek poziomu jest epicki, bardzo ładnie tutaj zostało to przedstawione. W ogóle podoba mi się to, że zaczynamy właśnie w lesie, bo to jest taka trochę nostalgia, tak jak to mówiłem w przypadku Kangur KO rundy drugiej, gdzie zaczynaliśmy w Bobrowym Lesie, tak więc zobaczmy, co tutaj w trawie piszczy. Rany! Gdzie masz resztę? Race w toku. Stara, mistyczna metoda, wędrówka duchu. Super! Może ja też się kiedyś nauczę. Może, ale teraz skup się. Znajdź terrora. W razie czego jestem tutaj. Ej, podoba mi się ogólnie ten polski dubbing. Dobra, mamy tutaj oczywiście charakterystyczny odgłos dukatów oraz w ogóle same w sobie dukaty. To jest normalnie nostalgia w pysk. Tu mamy grzybki, jak zresztą sami widzicie. Co tutaj jeszcze mamy? Jakiś klejnot mamy, co to za klejnot? Albo diamencik, jak chcemy sobie to nazwać. Grzybów nie możemy atakować, tutaj w ogóle jakieś pszczółki latają. Okej, okay. Zobaczmy, co się stanie, jak pójdziemy do góry.
Znaczy, u góry mamy dukaty, to jest pewne. I skrzynkę mamy. Okej, bierzemy. Dobrze, elegancko. Tu kurde następny klejnot mamy. Na co są w ogóle te klejnoty? To mnie właściwie zastanawia. Czy to są podobne odpowiedniki z Kangur Kakao rundy drugiej, czy co to dokładnie jest? Bo pamiętacie, w Kangur Kakao rundzie drugiej przecież były te kryształy, które się również zbierało. Tutaj w ogóle przypomina mi coś, jakbyśmy mieli na to skoczyć. Ale nie widzę, żeby to coś dało. No nic to kompletnie nie daje, tak więc... Okej. To może teraz ja się zamknę, wy się wsłuchujcie w to, co nam tutaj wleci w tle, czyli między innymi soundtrack i jaki to całe piękne udźwiękowienie. A ja tutaj zaraz sobie z wami pogadam, bo myślę, że jako, że to jest demo, fabuły jeszcze w ogóle jako tako nie ma, to możemy sobie pogadać na różne tematy i ja wam trochę poopowiadam, co tam się u mnie działo przez ten czas, kiedy byłem niedostępny. Poza tym, że filmiki codziennie o 15 wlatywały, ja was informowałem na Instagramie, społeczności, jak i na grupkach, czyli na moich socjalach. Tak więc dobra, lećmy do przodu i zaraz sobie pogadamy. A najpierw wsłuchajcie się w te piękne udźwiękowienie. Nie jest naprawdę co słuchać. Niektóre zniszczalne skrzynie mogą zawierać nieprzyjemną niespodziankę. Dobra, czyli podejrzewam, że to będzie tutaj ta nieprzyjemna niespodzianka. No właśnie. Skąd ja mogłem to wiedzieć, że to będzie właśnie tutaj? No, nie bez powodu ten krab tutaj stał, co nie? Tutaj, o kurde, to jest ta charakterystyczna piła, gdzie bobry przycinały sobie te drzewa. O Jezu, ja pamiętam to, coś pięknego. Coś naprawdę pięknego. A co tu w ogóle mamy jeszcze do zbierania? Mamy tutaj 12 tych diamencików. 3 żetony KO, czy co to w ogóle są słowa KO? Znaczy te literki KO. 2 jakieś papirusy, dukaty i jakieś 2 coś, nie wiem co to jest. Poszukaj Nory Terrora. No dobra, no to szukamy Nory Terrora. Nie wiem, czy tam coś u góry było. Mam nadzieję, że nie było. W każdym razie, tak więc, tak jak już zresztą widzicie, żyję sobie dosyć spoko, przynajmniej tak mi się wydaje. A dobra, tam jedna monetka utkwiła, chociaż nie, już ją zebrałem w sumie. Pytanie, czy KO w ogóle w tej części umie pływać, bo pamiętam, że w dwójce potrafił wydłużać sobie szyję, ale pytanie, czy tutaj potrafi? A potrafi, potrafi. Czyli jednak nie ma problemu, żeby sobie chodził po wodzie, a raczej pod wodą. Kochani, ja sobie żyję tak jakby, można by powiedzieć, powoli do przodu. Nic się szczególnego u mnie nie dzieje. Nagrywam sobie dla was jakby na zapas dużo filmów. Byłem sobie teraz spotkać się z chłopakami w Wrocławiu dwójce. Na dniach będzie oczywiście relacja z tego. O to się nie musicie martwić. No nic tak szczerze szczególnego się nie wydarzyło od początku tego roku. Wszystko powoli do przodu sobie szło swoim tempem, jak to się mówi. Jedyne co, no to wiadomo, mogę się co jedynie wytłumaczyć z tego, kiedy będą jakiekolwiek livestreamy, bo jestem wręcz zasypywany tymi pytaniami. Tylko poczekajcie, zobaczę jednak jedną rzecz, bo zapomniałem cholera jasna, jak się turlało. A, Q się turlało, dobra, no to robimy. No to robimy. I mamy w ogóle licznik żyć. Wow, nowość normalnie, kurde. O, tutaj nas na przykład nie było i tam coś się chyba za mną zamknęło, o ile dobrze pamiętam. Znaczy, o ile dobrze słyszałem. Ale na szczęście już mnie nie będzie denerwowała ta pułapka. Dobra, i co możemy zaraz zrobić? O kurde! Skrzynia pełna skarbów. Ja pierdziule. Kurde, masakra. Aha, i KO w tej akurat wodzie niestety nie może chodzić. Czyli się łatwo może utopić. Dobra, no to... Wiem. Co to się dzieje? Śmierdziel. Co to jest za śmierdziel? Aha, to nie jest zły śmierdziel w takim razie. To nie jest zły śmierdziel, kurde. Śmiesznie nawet nazwani są przeciwnicy tutaj. Nie powiem, że nie.
A ja gdzieś teraz dalej poszedłem w ogóle, czy gdzie ja w ogóle jestem? Bo ja nie kojarzę tego kraba. To jest dzwonek? Aha, checkpoint, dobra. Ale teraz czekajcie chwilę. Wait a second. Zaraz trzeba tutaj ten, bo mnie tutaj nie było. A przynajmniej ja nie pamiętam tego terenu. Ała. To trochę bolało, nie powiem, że nie. Nie, no ja idę do przodu. Ja się nie cofam, ja idę do przodu dalej. Czyli kurde, gdzieś dalej się pojawiłem. Ja pierdziulę. No teraz cholera, nie wiem jak tam wrócić, ale dobra, już mniejsza z tym. Trzeba tutaj porobić swoje interesy. Czwarty, kurde, jak ten KO źle wygląda na tych niskich ustawieniach. Masakrycznie źle on wygląda. Dobra, zebrałem jedno z czterech serc. I to się nigdzie tutaj nie zalicza, czyli nie wiem. Podejrzewam, że tutaj system jest taki, że jak zbiorę te wszystkie cztery fragmenty serduszka, to raptem okaże się, że KO będzie miał dodatkowe życie. Chyba to na tym, na takiej zasadzie polega. Bo to najlogiczniej brzmi w sumie, więc raczej myślę, że to tak właśnie wygląda. Dobra, ja się tutaj cofnę. Bo to już jest początek. Tak, to jest początek. Cofnęliśmy się na samiutki początek. Więc teraz tak, idę sobie tutaj, tak jak szedłem. I wracamy do tego miejsca, gdzie była ta szpara. I ja wtedy wrócę z wątkiem odnośnie streamów, bo niektórzy są ciekawi. A dobra, nawet nie muszę tego wycinać, po prostu chciałem się tutaj dostać. Ale tutaj chyba nic szczególnego już nie ma. Nie, no to tutaj już nic nie ma, no to mamy wszystko tutaj zrobione. Bo myślałem, że po prostu coś zostawiłem, tak więc no wolałem się upewnić. Propos streamów. No nie wiem kiedy szczerze będą streamy, bo no póki co nie mam jakby ochoty na streamy, powiem wam szczerze. Trochę się wypaliłem, jeżeli chodzi o live'y. A dobra, tutaj jest mówione jak mamy atakować ogonem, ale ja już to odkryłem jak atakować ogonem, tak więc dziękuję za te porady, które no w mojej opinii trochę są teraz na tę chwilę już bezużyteczne, ale przynajmniej kurde, przynajmniej jednak fajnie, że coś takiego jest. Dobra, uderzamy w dzwonek, możemy z niego dukaty w ogóle zdobywać jak widzicie. O i przy okazji serduszko, o kurcze. A, już to nam nic nie da, że atakujemy non-stop dzwoneczek. Dobra, idziemy w takim razie dalej. Teraz tu... O, następny jakiś przeciwnik. Ropuch. Najpierw śmierdziel, teraz ropuch? Kurde, no to nieźli ci przeciwnicy. Co, następny ropuch, kurde? Więcej was matka w domu nie miała. I tutaj oczywiście mój standardowy tekścik miała, ale nie chciała, hehe. O, o, o. Ale oni w pierdziel dostają, Jezus Maria. No kurde, ja... No ja akurat wiem, że ja się zajebiście spisałem, a nie tylko dobrze, no kurde. Halo, proszę mnie tutaj lepiej chwalić, a nie... Co to ma znaczyć w ogóle? Lol. Ja zajebiście, kurde, tutaj im wszystkim wklepałem. Dobra, zobaczymy tą drugą chatkę. Elegancko. Tu mamy w ogóle jakąś makietę. Możemy sobie tutaj koksić na niej dukaty. Jak zresztą widzicie. Ale to nic poza tym tutaj nie mamy. Tu jakieś krzaczki są. Ale jesteśmy na szczęście w wiosce, w której będzie checkpoint, jakbym zginął. Tylko teraz pytanie, czy ja czasem z tym ropuchem znowu nie będę musiał walczyć, ale raczej wątpię. Raczej tutaj, jak już raz ich pokonałem, no to oni się teraz nie pojawią. Przynajmniej taką mam nadzieję, no bo trochę byłoby głupio, trochę byłby przypał, nie powiem, że nie. Kurde, powiem wam szczerze, momentami ta wioska przypomina mi Sandover Village z Jacka i Dextera. Tylko że trochę w takim kangurko-kaowatym stylu, jeżeli to dobrze określiłem. Tutaj są klatki, o nie, to są te klatki, gdzie bobry były więzione i w ogóle inne zwierzęta. Tutaj, KO, pomocy! Tutaj, KO, pomocy! Oczywiście, no mam nadzieję, że tutaj nie będzie tutaj KO pomocy już. A może będzie? A, byłoby to też w sumie nostalgiczne, jakby nie patrzeć. Dobra, i nadal nie wiem w ogóle o co chodzi z tymi literkami, tak więc... Jeżeli ktoś wie o co z tym chodzi, to bardzo byłbym wdzięczny, jakby mi to
wytłumaczył, bo jestem totalnym leserem, jeżeli chodzi o te nowości dodane w Kangur Kukao. Wiecie, kiedyś to było, ja taki trochę boomer jestem teraz. Te rękawice naprawdę pomogły mi spuścić ropuchom łomot. Nie wiem, o co tyle hałasu. To zwykłe rękawice. Potężny artefakt nazywasz zwykłym? Pluszowa zabawka jest zwykła. Hej! Nie mieszaj w to pana Bobra. Hej! Co to jest? Nie! To nie ja! No, wreszcie! Nie mogłyśmy już dłużej słuchać tego nudnego, starego pryka! Więc to prawda! Jesteście zdeprawowane! Nawet się nie znamy, a ty już nas obrażasz? Może jednak jakoś się dogadamy? Przepraszam, nie chciałem... I znów nasze nadzieje zostały rozwiane. Tak szybko. No cóż, jesteśmy wieczne rękawice, a to, co widzisz przed sobą, to wieczny świat. To niezłe wieczne rękawice, ja pierdolę. Jeszcze tutaj do Bobra nawiązanie było. Na tamten, kurde, ten Walt cały, czy Walt, kurde, zamknął mordę teraz i... Możemy lecieć do przodu, nie musimy się, kurde, niczego bać. Teraz mamy wieczne rękawice. Elegancko, dobra. I tutaj przy okazji dukaty mogę pozbierać. Tylko, kurde, nie podoba mi się, jeżeli chodzi o kamerę, że kamera tutaj tak w dziwny sposób się czasami zatrzymuje. To jest jedyna rzecz, która mi trochę w tym gameplayu przeszkadza. Nie będę tego ukrywał. Dobra, jeszcze raz. I to są czasowe, tak zwane rękawice, ponieważ żeby nowe platformy się pojawiły, to ja muszę te kryształy niszczyć. Okej, kumam już, o co chodzi. Dobra, wow, dobrze, doskoczone. I teraz naparzamy tak długo, żeby, kurde, powylatowało wszystko. Serduszka nawet nie musimy... No wiesz, przechadzałem się po wiecznym świecie, gadałem z rękawicami, wiecznymi rękawicami, ściśle rzecz biorąc. Co? Gadałeś? Twój tata tego nigdy nie robił, nigdy! To znaczy, że one chciały rozmawiać właśnie ze mną? Wybrały mnie! Nie przeceniaj tego! Uważaj z nimi! W wiecznym świecie jesteś sam! Ja nie mogę tam wejść! Zazdrosny? Krótko i na temat. Zazdrosny? A jak nie, to nara, kurde. Nara, gościu, tam w ogóle utkaj maczando lepiej. Bez kitu. O, zdobyliśmy to, co mnie bardzo zastanawiało, co to dokładnie jest. O, jakaś kolejna podpowiedź. Totemy bumerangi. Uderz w kamienną głowę i weź wieczny bumerang do rzucania. Okej, to jest to. A kurde. A proszę. To są te całe totemy bumerangi, tak? I teraz możemy dostać się na te platformy, które są oczywiście czasowe. I one za jakiś czas znikną, okej. I podejrzewam, że jak niestety znikną, no to będzie słabo, no bo wpadnę do bagnistej wody lub po prostu do bagna, które spowoduje, że będę otrzymywał damage i umrę. No niestety, takie to jest życie, kurde, powalonego kangura. Ale na szczęście zrobiłem to perfekto na czas. Zmieściłem się w czasie antenowym. Z tego, co ja widzę, na razie, kurde, gierka chodzi całkiem fajnie. Ale no wiadomo, to tylko i wyłącznie dlatego, że... Mam ją na najniższy ustawione, no i w 30 FPS-ach ona chodzi, a nie na przykład w 60, ponieważ sobie na takie rarytasy pozwolić nie mogę, bo mam za słaby komputer. No ale trudno się mówi, przynajmniej w taki, a nie inny sposób mogę przechodzić sobie gierkę i nie muszę się martwić o to, że nie wiem, że no nie przejdę sobie tej gierki, no nie? Tak więc jak wygląda nasz stan? Mamy jedną literkę z trzech, mamy jeden z dwóch. To w ogóle jakieś 0 na 2, nie wiem w ogóle co to są dalej za papirusy. Co to kurwa są za papirusy? Weźcie mi, powiedzcie. To mnie będzie chyba zastanawiało przez cały ten jednoodcinkowiec, no nie? Ale pewnie znając życie, dopiero jakiś głębszy research
wiadomo, będę robił jak ten, jak będzie... O, cutscenka. Ropuch dystansowy, kuźwa macie, jak nie ropuch, to teraz ropuch dystansowy, no kurwa, no, ludzie, ogarnijcie się. Innych przeciwników proszę wymyślcie. Nie, ale tak serio, co chciałem powiedzieć. No prawdopodobnie wiecie, większy i głębszy research będzie robiony, kiedy będzie już, kiedy gra wyjdzie, ale prawdopodobnie ją sobie będę robił już z konsoli, bo patrząc na to, że w taki oto sposób mamy tego kangurka KO robić, no to nie podoba mi się to. No wciśnij w powietrzu, by przeprowadzić atak ogonem. Dobra, to ja wiem. Dobra, nie musisz mi mówić krap, ja już wszystko wiem. Dobrze, dobrze. Dobrze, ładnie został pociśnięty, kurde, elegancko. Widziałem, że tam tiktaki z podłogi już zbierał, a raczej z trawy, więc... A tiktaki w domyśle oczywiście zęby. Dawaj, 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 pająk. Dobra, nie będę, kurde, z tym pająkiem walczył, bo ja w ogóle w niego trafić nie mogę. Widzę, że tutaj też są w ogóle w różnych ciekawych miejscówkach dukaty pochowane. Uwaga oczywiście na beczki, bo tam może być dynamit. A jak wiemy, dynamit nie jest fajny. A, tutaj nie możemy przejść dlatego, że to jest zablokowane i tam jest coś z finałem gry związane. Okej, dobra. O, mamy jeden z tych papirusów zasranych. Kao, będziesz mógł w końcu swoją dupę podetrzeć. He 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 he. Bo wiecie, bo papier toaletowy, papirus. He he he. He 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 he. Jesteś nieśmieszny. Ja pierdolę, nie wiem, co ja mam we łbie. Po prostu jakoś taki dzisiaj jestem uchachany, chociaż... Chociaż wiadomo, na samym końcu nagrywam tego kangurka KO. W sumie jestem jak zwykle na samym końcu łańcucha pokarmowego. No bo wiecie, każdy już zdążył się jakby nacieszyć tą demówką, a ja dopiero teraz się budzę, że tak powiem. No ale no cóż, lepiej późno niż wcale, jak to mawiają. O, tam serduszko było. A, dobra, już się dodało. Myślałem przez chwilę, że gierka mnie tutaj strollowała. I co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Kurde, proszę państwa. O, dobrze. I to tyle. I to tyle, dobra, elegancko. To możemy sobie teraz skoczyć tutaj. O, i literkę A mamy. Super, bardzo fajnie. I tam są te ropuchy teraz. O Jezus Maria, trzeba będzie z nimi walczyć. Dobra, został ostatni rob. Dobra. A nie, mamy 1 na 2. Myślałem przez chwilę, że mamy 2 na 2, bo tutaj jakiś jeszcze dodatkowy papirus zebrałem. O, swoją drogą dukat się schował. I gdzie teraz mam iść? A, tutaj. O kurde, ile dukacików tutaj mamy. Proszę państwa, panie i panowie. Co tu w ogóle jest za rarytasik? Dobrze, podoba mi się to. I co teraz? Co teraz mogę zrobić? A jak przejdę tutaj, to co się stanie? A to jestem w tej samej części, tylko że z drugiej strony, okej. Nie ma tutaj w ogóle żadnego przejścia dalej? Tutaj jakby się kończy całe to demo, czy nie? Czy o co tu chodzi? Bo nie rozumiem. Ja nie pojemaju w tym momencie, nie rozumiaju. Gdzie ja tu mam iść? Czy ja coś pominąłem? Możliwe, że pominąłem. No pewnie, że pominąłem. Tam do góry trzeba wskoczyć jeszcze. No panowie, kurde. To byłoby zbyt piękne, gdyby tutaj się demo skończyło. No kurde. O, życie mamy.
Fajna jest nawet animacja zdobywania życia. W ogóle to życie jest w jakimś takim okręgu, czy co to tu kurde dokładnie jest? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ogniopluj. Ogniopluj teraz? Jezus Maria, kto wpadł na takie kurde śmieszne imiona? Dajcie mi kontakt do tego kolesia, który wymyślał te spolszczenie. Kto to kurde spolszczył? Czyżby to była Sinega? Nie no, Cenega nie no, co wy kurwa. Ale śmieszne są, muszę przyznać, że brawa dla kurde twórców za kreatywność. Brawa dla twórców za kreatywność, tutaj muszę naprawdę pochwalić. No co, żadne kurde ropuchy nie są mi straszne, kurde. Co wy kurde myślicie? Ale teraz mnie w ogóle zastanawia, czy ten poziom to będzie faktycznie pierwszy poziom w samej grze. Czy to jest jakby któryś poziom tam z kolei. Bo gdyby to był pierwszy poziom, to trochę taki za łatwy jak na pierwszy poziom, muszę przyznać. Chyba że potem plot twist będzie taki, że te pięści stracimy i będziemy na gołych łapach biegać. No to wtedy okej, ale troszeczkę boję się tego, że to jest pierwszy poziom i to będzie nasz poziom trudności w tej gierce. Mam nadzieję, że nie, no bo fajnie byłoby, gdyby gra trochę była trudniejsza niż się wydaje, no nie? Co tutaj mamy? Okej, dobra, czyli dopiero to będzie dostępne w finałowej wersji gry. Czyli jak już gra wyjdzie, no to będzie raczej dostępne. Aha, utopiłem się, fajnie, dobra. Okej. To już znam, nie muszę tego kurde tego cały czas patrzeć na jedno i to samo. Czyli dobra, te ropuchy się nie pojawiają na nowo. Kim ty jesteś? A dobra, bo ty to jest... Jezus Maria, to był tutaj ten bumerang. To trochę wyglądało tak, jakby to była jakaś postać, która tak rękoma kurde wymachuje, jakby nie wiem, potrzebowała pomocy. Trochę się wystraszyłem, nie powiem, że nie. Tu mamy kurde kolejnego ropucha. Ale my sobie polecimy do przodu, uderzymy w dzwona, że tak powiem, zdzwonimy się, kurde, jakkolwiek to brzmi. Tu mamy jakieś, kurde, dukaty. A to są takie dukaty razy dwa, chyba, z tego co widzę, tak? Nie, co to są w ogóle za dukaty? What the fuck? To jakiś nowy rodzaj dukatów, ale nie kumam po co. Aaa, takie buty tutaj ja widzę. Twórcy to ładni kawalerze w takim razie są. Chyba że to ma inny związek, że muszę najpierw otworzyć to, a tam się szybko platformy pojawią. A, dobra. Jestem cymbał jednak. Ja to cymbał jednak jestem. Nie ogarnąłem, że ten mały muchomorek to jest przycisk jakiś, kurde. Ja pierdzielę, ale cymbał niezły. No ale dobra, no to jest właśnie, widzicie, to jest właśnie to granie, moi drodzy. To jest właśnie to granie, kurde. Bez żadnych tutaj YouTube'ów, bez żadnych poradników. Grasz, kurde, tak jak się kiedyś grało. No i oczywiście w taki durny sposób też ginęło, no nie? No bo nie oszukujmy się, ale każdy z nas w taki głupkowaty sposób ginął w grach i nie ma, kurde, osób idealnych. A jak są to na pewno są Japończycy, bo oni to kurde są zajebiści we wszystkim. I w ogóle to są takie kurde świry, że ja pierdzielę, nie? Dalej, idziemy z koksem. Co tu mamy? Znowu te dukaty nas sprowadzą do jakiegoś kurwa nie wiadomo co to jest za miejsce. Jezus Maria. Co to w ogóle jest? Po co to tak? Czemu to się tak ze mną droczy? Aha, i to tyle? Myślałem, że coś, nie wiem, fajnego dostanę pod sam koniec. Okej. Dobra, tu jest wszystko w porządku. Elegancko. Tutaj też. Tutaj na razie tam platformy sobie skaczą. Aha, dobra, okej. Tu już widzę, że nie jest w porządku.
Przy okazji serduszko sobie wezmę. Zawsze warto. I teraz będziemy musieli robić to platformowanie. Jebane platformowanie w tej posranej francuskiej gierce. Znaczy co? Dobra. Robimy coś takiego. Wywalone w to. Elegancko. O to chodziło. To mi się podoba, o to chodzi. Aha. I to odliczanie jest pewnie w tym momencie. Aha, kumam, czyli muszę zrobić coś takiego. Tu muszę chyba w to uderzyć. I o co z tym chodziło? Aha, tutaj coś. Tutaj, kurde, się otworzyło coś dla nas. A, literka O, dobra, czyli mamy wszystkie literki zebrane. Tylko co nam to da, że mamy te wszystkie literki? Bo nie bardzo kumam. Okej, okay. Aha, teraz jest taka układanka, że my musimy coś takiego ułożyć, dobra. O, proszę, patrzcie, coś zaczęło się świecić. Coś zaczęło się świecić, coś zaczęło działać. No, oby zaczęło to działać, bo trochę będzie lipa. Kurde, patrzcie, jak ładnie ogarnięte. Trochę przyznam, że trzeba było pogłówkować, ale jednak, no, jest się młodym. Nie ma się jeszcze starczej demencji ani nic. Więc no można by powiedzieć, kurde, że można korzystać, że tak powiem z życia. No i nie trzeba się bawić jakoś w super skomplikowane zagadki. A poza tym takie zagadki nie są aż tak skomplikowane. Tylko trzeba mieć do nich po prostu łeb. Bo wiecie, ja jestem łebski pomidor, łebski Harry, no nie? Jak ta była kiedyś taka kreskówka. Nie, ale ten pierwszy poziom, kurde, ta dymówka bardzo pozytywne na mnie wrażenie zrobi, powiem wam szczerze. Halo, panowie, czy ja tutaj wam czasem nie przeszkadzam? No pewnie, że przeszkadzam, dlatego pysk dostajecie, wszyscy po kolei. Chodźcie tutaj, kurde. Ty wisisz mi, kurde, 5000 dukatów, ty mi, kurwa, wisisz, nie wiem, nerkę, a ty w ogóle zarywałeś do mojej matki, co ty odpierdalasz, gościu, jeden z drugim? Weźcie się, uspokójcie. Bez kitu, kurde, niewychowane gbury. Żabiate gbury niewychowane. Jeden, kurde, zarywał do mojej mamy, drugi, kurde, 5000 dukatów wisi. Oczywiście mówię to jako kangurek Kao, a nie jako ja. Wiadomo, o co chodzi. Nie muszę chyba takich oczywistych rzeczy mówić. Przynajmniej tak mi się wydaje. O, tam serduszko jest z tyłu. A tutaj jakiś ten. A tego nawet zniszczyć nie mogę. XD. Dobra, lecimy w takim razie dalej z koksem. Ale tutaj, kurde, tu już mało zostało nam. Tutaj chyba końcówka poziomu jest. O, dobrze się spisałeś, zaraz będzie mi tutaj pierdolił. Dobra, to zanim będzie mi pierdolił, to ja tutaj poczyszczę teren. Już mamy pół godziny ponad na liczniku. Zaraz będzie 40 minut. No ale myślę, że w takiej wersji dostaniecie też ten odcinek. Co prawda dzisiaj wleciał Medal of Honor odcinek 13, z tego co dobrze pamiętam, więc pojutrze będzie wielki finał Medal of Honor. Znaczy pojutrze, za 4 dni. Ale no. Tam jest chyba exit już, no, tam jest chyba już exit, dobra. Będziemy mogli zaraz słuchać starczego pierdolenia, że dobrze się spisaliśmy. Dobra, elegancko, 933. Dobrze, dobrze. Właśnie chciałem do ciebie tam podejść, ale ty widzę, że ty jesteś mało chyba wygadany dzisiaj, kolego. Tak więc, dobra. Zróbmy w takim razie coś takiego, że pójdźmy. To są upgrade'y z życia, z tego co ja widzę. Czyli zbieramy też tutaj jakieś upgrade'y życia. No nieźle, fajnie.
jak nasz stan wygląda. 2x2, 3x3, 1x2, 11x12, czyli gdzieś jeden klejnot żeśmy zgubili. Dobra, trudno się mówi. Przeżyję to jakoś. No trudno, no. Nie mamy wszystkiego. Przynajmniej udało się zdobyć to, co udało się zdobyć, no nie? Aha, i to tyle. Proszę państwa, no kurde, co my tutaj... Co tutaj się stało? Możemy co jeden trailer jeszcze sobie zobaczyć. Ale to... Aha, w taki sposób. Dobra, to walić to, kurde. Weź mi z tym wypieprzaj. No. Kochani, dziękuję wam za oglądanie tego... tej mojej... pogawędki, tego mojego grania w tego Kangurka Co. 2022 demo. Muszę powiedzieć i przyznać, że... No... Pierwszy poziom zrobił na mnie ładne wrażenie. Graficznie, w ogóle soundtrackowo i te w ogóle umiejętności, to co w ogóle się tutaj odpierdziela, to jest naprawdę, kurde, coś pięknego, no nie? Nie mogę się osobiście doczekać pełnej wersji gry, ale jak już, to chyba ją ogram z konsolowej wersji. Mam nadzieję, że będzie w konsolowej po polsku, powinna chyba być. No bo, kurde, mój PC chyba nie uciągnie, kurde, tej gierki na najwyższych ustawieniach, a bardzo bym chciał, uwierzcie mi, bardzo bym chciał. No nic to. Dziękuję za oglądanie. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, czyli grupa na Facebooka, Discord oraz Instagram, dlatego że na Instagramie daję wam informacje o odcinkach, które są na kanale, jeżeli YouTube nie da jakby infa, w sensie jak nawet jak będziecie mieć dzwoneczek zaznaczony, a nie dostaniecie powiadomienia. No i ogólnie zapraszam na socjale, dlatego że tam staram się integrować z widzami, więc myślę, że jest fajnie, bo możecie łatwo nawet ze mną kontakt złapać. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, kolejnych seriach na moim kanale. I na sam koniec chciałbym podziękować za ponad 3000 subskrypcji kanału. Nie udało nam się tego zrobić w zeszłym roku, w 2021. Udało się zrobić na początku tego roku, czyli jakoś pod koniec stycznia, początek lutego, za co wam jestem bardzo wdzięczny, bo już mamy ponad 3000 subskrypcji, więc cel mój został jakby spełniony, więc im was więcej, tym lepiej, bo myślę, że fajnie będzie, jak coraz więcej osób zapozna się z moim kanałem. Chciałem zrobić z tego osobny film, ale myślę, że chyba na razie podziękuję wam w tym filmiku, ewentualnie na jakiś osobny film za jakiś czas. Za jakiś czas może powstanie. Zobaczymy, nie chcę nic sobie cywać. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo!